Witam bardzo. Chciałem rozważyć temat o głoszenie. Głoszenie świadków Jehowy i głoszenie obecnie w internecie. Ponieważ ja odszedłem od świadków Jehowy, no i wiele jest teraz w internecie. Tam ogłosiłem film z Mariuszem Szczytyńskim. Zrobiłem u niego w domu, że po prostu jak to wszystko mniej więcej było. I więcej tam jest osób zrobiło tych film. Na przykład, ale są strasznie atakowane. Kto uchyli prawdę dzisiaj o świadkach Jehowy, to tam Beata z Warszawy zrobiła, to jest strasznie atakowane, że tam zaraz atakują każdego. Bo co to jest w ogóle dla świadków Jehowy to głoszenie? Oni na przykład sobie piszą, mają takie, są takie kartoteki. O, to są takie kartoteki. To są na przykład moja karta sprawozdań głosiciela. I tam sobie wpisuję, ile książek rozpowszechnił, broszur, godzin, czy, ile ma czytelników, ile czasopis, ile odwiedzin i wszystko tam pisze. Data chrztu, pomazaniec, czy jest drugomowcą, czy jest starszym, czy pionierem stałym, czy sługą pomocniczym. Takie właśnie karty sprawozdań to są moje, bo ja się zabrałem papiery swoje, wszystkie dokumenty, bo to wiadomo, każdy ma akta zboru, każdy ma. To nie ma tam, że się mówią, tak mówią, że się nie zapisują, ale tak naprawdę jest zapisany, bo ja mówię, jeśli na przykład mówię, tam mnie atakowali, musi się wypisać, musi się podpisz mi, tam mają te punkty, ja mam te wszystkie listy, żeby się od nich wypisać. Ja mówię, nigdzie się nie będę, a to nie, jesteś zapisany, bo ja mówię, nie będę się wypisał, nie, jesteś zapisany. I właśnie, tam teraz ja zrobiłem film, Świadkowie Jehowy, kolejny zamknięty rozdział, opowiada. Mariusz ma też taki film pod tytułem Zamknięty rozdział życia. Jakie ataki przypuszczają głosiciele Świadkowie Jehowy? Na przykład taki komentarz. Tam pisze, żeby nie ma co się dziwić, że się pajaceku zawiódł, skoroś wierzył nie w Boga Ojca i Syna, ale w strażnicę. Świadek Jehowy, mister Lodström, tak się podpisał. A dlaczego się nie ujawnił swojej twarzy? Oczywiście. Dlaczego kryją się? Ja nie kryję się. Ja nie kryję się. Mówię, twarz, wszystko, proszę, moje dane osobowe, adresy, wszystko, telefony, proszę, można sprawdzić. Oni się kryją. I tu pisze tak. Zresztą poziom intelektualny tego pana jest jednoznaczny. No tak, plus brednie o świadkach Jehowy w internecie, którego wcześniej na oczy nie widział. Nieźle nieszczęśnikowi sprawił móżdżę ptasi. No, internet. Czy w internecie... A co teraz na przykład na mówi, że nie wolno, że można przecież internet, oni tak mówią, zawsze zaprzeczają, świadkowie zaprzeczają, nie, przecież można internet korzystać, czy można, oto nagranie z kongresu. Jak możemy stroić od fałszywych nauczycieli? Jak praktycznie będziemy się do tego ostrzeżenia stosować? Na przykład to zrozumiałe, że nie wpuszczamy ze swoich domów, ani nie pozdrawiamy. Jak o tym pisze apostoł Jan w drugim liście, wersetach od 9 do 11. Gdy dalej apostoł Jan wyjaśnia, że stalibyśmy się przez to współuczestnikami niegodziwych uczynków, gdybyśmy ich przyjmowali. Ale unikamy ich też w inny sposób. Nie czytamy ich literatury, nie oglądamy programów telewizyjnych, które występują, no i nie przeglądamy ich stron internetowych. Z pewnością można powiedzieć, że to ostatnie ostrzeżenie jest dzisiaj szczególnie ważne. Przeglądanie stron internetowych niesie poważne niebezpieczeństwo. Zresztą nie tak dawno na zebraniu naszej służby Królestwa w skrzynce pytań była poruszona taka myśl. Internet ułatwia ludziom ukrywanie swojej tożsamości, stanu duchowego oraz pobudek. Rzekomy świadek Jehowy w rzeczywistości może być wyznawcą innej religii, osobą wykluczoną ze sporu, albo wręcz aktywnym podstępem. Nauczyli nas regułek i dat, a
wbijali nam mądrości do łba. Powtarzali, co nam wolno, co nie. Przekonali, co jest dobre, co złe. Dorosłe dzieci mają żal za niemiecki przepis na ten świat. Dorosłe dzieci mają żal, że ktoś im tyle życia skradł. A czy ja ukrywam swoją tożsamość? Nie, ja wyjawiam swoją tożsamość. Jan Lennart się nazywam, z Mariuszem Szczetyńskim zrobiłem ten film i jak tam atakują mnie na tym filmie? Piszę, bardzo dużo tam atakują i tam każda forma głoszenia, tam mówi ten dalej, Mr. Lodström, każda forma głoszenia jest odpowiednia, liczy się, co przekazujemy, jaki jest tego wymiar, a nie kto nam głosi, kto to jest. Przecież znając twarz, dane osobowe i tak dalej, to wszystko nie może nam w istocie, w treści nam przekazywanym. Nie wiem. My mamy badać, jak się da, a to może robić każdy bez napisu na twarzy. Nie wiem, o co tam chodzi. Dobra. Tu pisze, to pisze tak o mnie. Muszę przy tym jedynie powiedzieć, że Jan jest wielkim nieszczęśnikiem, stracił cenną perłę, a dał się zmanipulować kleru i innych. Po prostu nie zbadał pisma, wierzył w strażnicę, a w ludzi i w ludzi, a przestał wierzyć Bogu. Nie można powiedzieć, ja wierzę w strażnicę. To tylko ludzie. My mamy wierzyć w Boga. Wbij sobie, Janie, to w głowę. Nie daj się nabrać odszczepieńcom, którzy polują nad twą duszę. Polują tak, jak na dzikiego zwierza się poluje. Takie oto komentarze tam mi dają. No, on to tam raportuje, to oczywiście chce mnie jeszcze jakoby to do strażnicy. No byli u mnie też Świadkowie Jehowy niedawno. No dalej tam witają się. Na przykład siostrzenica nie wita się, bo nie wolno. A starsi świadku wolno się im witać z odstępcami. Przykład mam takie list o odstępcach. Pisze tak. To jest list, pisze tak. Wskazana jest ostrożność w artykule zamieszczonym w strażnicy 15 kwietnia 1991 wykazano. Dlaczego pasterze mogą występować z inicjatywą i nawiązywać kontakt z osobami, które zostały wykluczone lub się odłączyły i chcą okazać skruchę. O, jak się ładnie, skruchę będą okazywać. Przed czym? Przed czym skruchę? Dobra, odzyskać łaskę Jehowy, piszą. Ojej, jakie wielkie słowa. Starsi składający takie wizyty powinni oczywiście zachować ostrożność. Nie każdy, kogo odwiedzą, zareaguje właściwie. Nie będziemy nastawiać uszu na gładkie słówka osoby, tak, bla, bla, bla. Dobra. Czyli pisze tak. Pisze tak, że starsi, gdyby się okazało, że takie osoby brak wiedzy biblijnej i zrozumienia, starsi mogą go po przyjęciu jej do społeczności postarać się, żeby studiował z nią dojrzały głosiciel i może on to raportować jako służba polowa, czyli tam książka Zorganizowani do pełnienia naszej służby, strona 103. Oraz nasza służba królestwa z sierpnia 87 roku, skrzynka pytań. Czyli tam chodzi tylko bla 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 o raportowanie. I tam, żeby to wszystko chcą mieć to, po prostu jest to firma, strażnica jest firmą i chce to wszystko tam mieć, te dane statystyczne. I na przykład pisze tak, na przykład ja
bo tam byłem raz pewnego sługą pomocniczym i tam, no miałem, który to był rok, gdzieś tu były ten, na przykład tam, już nie pamiętam tych kart, aha, w maju 2002, to byłem z Bożych Brzozów i tam miałem 44 godziny. No a dawniej było to u świadków 50 godzin, czyli tam mi coś tam brakło i tam miałem 20 czasopism, 15 odwiedzin i 3 studia biblijne prowadziłem. No to nie możesz, nie uznał tam starszy zboru, no nie, można ci uznać, boś ty, no i nie uznali mi. No a później tam miałem poprzednio, no to już później miałem 50 godzin. No to wtedy mi już uznał, też miałem przy studiu. No a raz miałem, w którym to było gdzieś, pamiętam, aha, w 2003, 70 godzin, tam 24 czasopisma, 6 książek, 6 broszur, 24 czasopisma, 28 odwiedzin, 2 studia biblijne. No to napisana jest notatka PP w uwagach, notatka PP w uwagach, że to jest coś do korekty, coś nie tak, za dużo, nie można, przecież to jest 50 godzin głosiciele. Czyli oni wszystko to muszą mieć, firma musi mieć według liczby. Chociażby takie te głoszenia. Chociażby to jest wniosek o przyjęcie do członka rodziny Betel dla świadków w Świadkach Jehowy. I chociażby takie mają tam, jakie tam w ogóle te, o co tam chodzi. To jest wszystko, oni muszą mieć wszystko, jakie tam na przykład pytanie. Czy studiujesz literaturę towarzystwa? Od kiedy studiujesz literaturę towarzystwa? Tu zarzucano mi, że nie, w internecie, proszę. Co tu, co świadkowie tam mi piszą, na jawnie, gdzie ludzie mogą czytać, że nie studiujemy, to nie, my mamy Boga poznawać Biblię, bla, bla, bla. Wyraźnie, to jest, proszę, w ogóle takie, proszę, to jest wszystko od strażnicy, ja to jeszcze dawniej sobie wziąłem, kiedyś miałem tam ochotę do tego Betel iść, no ale tam wiadomo. Od kiedy studiujesz, czy wierzysz, że pochodzący od Jehowy pokarm duchowy jest rozdzielany przez klatwę niewolnego, niewolnika wiernego i roztropnego, jakie szczytne, i czy zgadza się z podawanymi przez niego naukami? Proszę, zarzucili mi, że to są ludzie na internecie pod filmem, Mr. Ludso, jakiś tam, Ludstrom, proszę, a tu? Pokarm od ludzi. I jakże? A tamże nie świadkowie, tylko Biblia. Jakie tam pytanie? Służba, usposobienie duchowe, służba. Od którego roku bierzesz udział w głoszeniu? Podaj przeciętną godzin służby polowej w ostatnich 6 miesiącach. Jeżeli przeciętna wynosi poniżej 10, wyjaśnij dlaczego. Czyli nie wolno zaniżać. Jak to można zaniżać? Statystyki firmy. Dobrze. Od kiedy pełnisz służbę pionierską? I tam takie wszystkie. No to już jest... Nie będę wszystkiego czytał, bo to już by człowiek padł na mózg, co tam pisze. Ale oni mają... Tam mówi, że mnie... Ja! Że ja miałem tam, jak mi tam mówił, że mózg... bo ja powiedziałem, że naukami sekty miałem wybrany mózg. I tam mówi, że to jest polowanie na moją duszę i coś w tym rodzaju. Można sobie poczytać. I teraz, rzeczywiście świadkowie mają wyprane mózgi naukami, bo tak manipulują, to jest, się nazywa psychomanipulacja, jest tam gdzieś taki porządny film o psychomanipulacji, pewna była Świadek Jehowy w języku angielskim, ale na polski jest przetłumaczony, jest to nagrane. Dobrze, wykształcenie, proszę, jakimi językami biegle władasz, tam mi zarzucono, o, że, jaki to mi, jak mi zarzucił. Poziom intelektualny tego pana jest jednoznaczny. No proszę, intelektualista, że nie jestem. A tu proszę, nagle potrzebne im są języki. No ja akurat w szkole się uczyłem języka francuskiego, włoskiego i niemieckiego. Akurat pracuję tu w Austrii i jakoś zdobyłem wykształcenie, proszę, certyfikaty jakoś
te kursy, które tu Austria proponuje, proszę, około ponad 10 tysięcy kurs na komputery, 6 tysięcy euro 3-miesięczny, ponad, no kilka, ponad 10 tysięcy euro same kursy. Jakoś państwo potrafi zasponsorować, żeby pracownik był wykształcony i żeby państwo miało pożytek. Jakoś strażnicy tego nie potrzeba. Zniechęca się, żeby było wykształcenie zdobywali. Chociażby to listy najnowsze. Proszę, proszę. Tu list najnowszy, a jak co, to nie potrzeba wykształcenia. Chociażby pisze tak. To jest list, pisze tak. Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy. Podszywają się, bo tak w gruncie oni mają dwie nazwy. Ale tu pisze mniejsza o tym. To jest list do gron starszych. Do gron starszych. 6 marca 2012. Zamianowany mężczyzna musi dawać przykład w braniu sobie do serca ostrzeżeń wielnego niewolnika i jego ciała kierowniczego związanych z kształceniem się tam. Czy starszy sługa pomocniczy lub pionier wciąż spełnia biblijne wymagania, jeśli on, jego żona i dzieci zabiegają o wyższe wykształcenie? Wiele zależy od okoliczności oraz od tego, jak się na to patrzą inni. O, czyli jak inni patrzą. Czyli jak jest jakieś przyzwolenie, no to można zdobyć wykształcenie, a jak nie, no to wiadomo, niewolnika wiernego trzeba się trzymać. Wskazówek. W takiej sytuacji grono starszych powinno rozważyć następujące pytania i wersety biblijne. Czy brat daje dowody, że na pierwszym miejscu stawia sprawy królestwa? Czy uczy swych domowników, by dawali pierwszeństwo sprawom królestwa? Czy z szacunkiem przyjmuje opublikowane przez wiernego niewolnika przestrogi przed zagrożeniami związanymi ze zdobywaniem wyższego wykształcenia? O, przestroga przed zdobyciem wyższego wykształcenia. Niesamowite, niesamowite. Przestępcą się nagle zrobi, niewielkim, albo bardzo wielkim przestępcą. Dobrze. A chciałem inny przeczytać listu. Mamy, że zniechęcenie do wykształcenia. No, dawniej, jak kiedy diabeł, no to mówili, nie umrze to pokolenie roku 1914, nie umrze, to jest już na chwilach, już rok, to już nawet nie, na dniach. Tak namawiano, żeby po prostu, jeśli nie wejdziesz, to zginiesz, masz głosić, bo dla świadków, czym jest dla świadków głoszenie? Głoszenie dla świadków to jest zapracowanie sobie na zbawienie, zapracowanie. Czyli strażnica działa na zasadzie kija i marchewki. Tą kijem, kijem to jest Armagedon, nagonka. A marchewką na kiju to są to bracia, pałace będziemy mieli, to wszystko katolicy, tak mówią, katolicy zostawią, my to posiądziemy, my będziemy w pałacach, w luksusach będziemy żyć. Już wiedzą, tam zaplanowali sobie, są pewne strażnice. Dobry jest tam Andryszczak, on dobrze robi filmy, można sobie pooglądać, super filmy. I tam literatury dużo ma o tym właśnie, gdzie tak grzebie w tych wszystkich strażnicach dawniejszych, gdzie to wszystko, oni sobie zaplanowali, co w raju będzie już, co będą jedli, że kobiety bez bólu będą rodzić, bla bla bla.